money. Jak chcesz respić pojazdy w DMO i żeby ci nie znikało tak jak tutaj pokazuję, no to oglądaj ten odcinek. Co pierw musimy zrobić? Pendrive'a do PS-a. Musimy wpisać save na pendrive'a. To się robi w tych zakładkach. Tu mamy urządzenie ten USB. Tu mamy każdy save. Na górze całkiem co ten, co mamy w grze, co w sumie w PS-ie. Autosave i tam dalej, profil, fotka, blablabla. My będziemy ten save, więc pisze tam ta misja i ile procent. Żadnych zapasowych nie bierzemy, czy tam autosave'a, zawsze ten save oryginalny. Teraz wchodzimy na PC-ta, odpalamy oczywiście save editora. Oczywiście modowany save, jakikolwiek masz, czy ten ściągniesz, rób jak wolisz. Zrobimy sobie pojazdy. Ja zawsze tylko robię 4, bo i tak więcej tam nie zdążysz czasem, żeby tam więcej na dół scrollować później w director mode. Więc ja tu robię tylko zawsze te pierwsze 4. Te resztę pojazdu daję zawsze, żeby nic nie było, więc daję na known, że nie ma żadnego pojazdu w tych innych garażach. Żeby tylko te 4, co ja robię, było. Wybieramy pojazd, kolorki, to, tamto, cokolwiek. Tu możemy innymi kolorami kombinować. Nic nie tych standardowych, nie RGB kody wpisywać i tak dalej, i tak dalej. Oponki, kolor opony, w kolor felgi, jakie opony, bulletproofy, kolor szyb, tablice. Tablice się robi tak, jak chcesz mieć pustą, to jakiś tam dajesz znaczek małpa, wszędzie małpa, to będziesz miał puste tablice. A jak jesteś spacją, to też znaczek małpa, czy tam jakiś hashtag, znaczek używać do tego. Wszystko zrobione, cyk cyk. Zapisujemy. Zamykamy file, damy na tak, idziemy na Save Wizard. Oczywiście potrzebne do tego jest Save Wizard. I musimy mieszać właśnie nasz save, co ściągnęliśmy chwilę temu z PS-a. Zmieszać z tym save'em, co miałem na pulpicie i tamte pojazdy na nim zmodowałem. Potwierdzamy, idziemy na Advanced Mode. Więc dwa razy klikamy na swój tam nick, tam widać jaki mamy nick na tym save wizard. Idziemy na Advanced Mode, tutaj po, całkiem po prawej na górze jest import file. Importujemy plika, wybieramy ten plik, apply, ok i nam się miesza właśnie save. Tu się zaraz skończy, no to oczywiście wyjmujemy pendrive'a znowu do PS-a i będziemy władowywać go właśnie do tej mapki, co przed chwilą byliśmy, zażądanie. Tu są te wszystkie save'y, ja zawsze usuwam autosave. Autosave zapasowy i ten oryginalny też wyrzucam. Ten co chwilę temu dałem na pendrive, więc tylko mi zostanie profil i fotka. Wstecz, wstecz idziemy, zapisane dane na urządzeniu USB, skopiuj na masywny pamięci masowej systemu, bla bla bla. Bardzo łatwe, tutaj to nawet nie muszę wytłumaczyć, ale włączamy GTA i lecimy z tematem. Pierwszy raz jak się zrespimy, czy tokolwiek nim się respisz, czy Franklinem, w sumie Franklinem nie, gdziekolwiek się nim respisz, to daję zawsze pierw na tryb reżyserski, żeby sprawdzić, gdzie zaraz nas będzie respić, jak będziemy respić pojazdy. Bo jak gdzieś indziej się zrespi niż tam na tym miejscu, w którym chcesz, no to będzie lipa, bo nie zdążysz czasem, żeby to jeszcze zmienić.
trakcie glitcha, nie? No krótki odcinek to nie jest, no ale krócej się nie da. Widzicie, ja tutaj się respię, ale nie chcę się tu respić, więc tutaj jest ten dawanie pojazdów w te miejsce, nie? Cyk. Daję punkt, ja zawsze daję tu wyżej troszkę. Daję tam punkt właśnie, idę na interakcję. I respię się na punkt, co dałem na mapie. Na tym glitch używam 3 PS-y, jeden jest na tytanicznej robocie, drugim dołączam, a trzecim robię DMO. Dobra, tu zrobiliśmy, wychodzimy, znowu przyczepę i wchodzimy z powrotem na fabułę. Tu jesteśmy, telefon do góry, strzałkę w górę, raz na lewo i zapisujemy teraz to, co chwilę temu robiliśmy, więc teraz ten punkt odrodzenia będzie właśnie tam, gdzie ostatnio byliśmy. Dobra, zaczynamy. Bang. Strzałkę w dół, wybieramy Franklina. Odrodzenie Franklinem to też zawsze jest różne. I tak, uciekamy z tego mieszkania. Lester dzwoni. Odkładamy telefon, cyk. Teraz dodajemy kod. Ja tu będę wpisał w komentarzu kod na jedną gwiazdkę policji. Siadamy na motorcykl i jedziemy w stronę policji. Siadamy, czekamy, jak będę aresztowany. W trakcie dawania rąk do góry dajemy opcję. Idziemy na online. Czyniemy. Tego gościa muszę wyłączyć, moment powiadomienia. Nie w ten moment mi tu wbijał i zapraszał. Więc idziemy na kreator, więc online. A, bardzo ważne, sprawdź, czy te same macie celowanie jak ten, kto jest na tytanicznej robocie w sesji dla zaproszonych. Kreator, mamy komunikat, idziemy na dashboard. Galeria, ten. Tych wideo, co tam mamy, idziemy na klip wideo, opcją i czy mamy na przytnik. Teraz jak dwa razy PS-a wcisnę, to wrócę do gry i wrócę też na przytnik. Potwierdzę komunikat, dwa razy szybko PS i spamuję X-a. Potem wstecz, wstecz, wstecz. Teraz do ziomka, który jest na tytanicznej robocie, na sesji dla zaproszonych w tym samym celowaniu, co ja jestem. Mamy taki efekt, bum, 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 liczymy 5 sekund, potwierdzamy, spamuję tu X-em, spam, 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 bo to dwa komunikaty będą, co musimy potwierdzić szybko, cyk, cyk. Jeszcze raz dołączam i na tym komunikacie włączam netcard, ale ja nigdy nie włączam go całkiem, ja zawsze zostawiam na 137. Myszkę już mam właśnie na włączanie netcard, ale też nie włączam go znowu całkiem, tylko zawsze tam, gdzie teraz kliknę, to będzie tak 800 coś. Potwierdzam ten komunikat, ten też potwierdzam, interakcja. I idziemy na tryb reżyserski. Na tryb reżyserskim od razu idziemy. Strzałkę w górę. Strzałkę w górę i wychodzimy z przyczepy. Interakcję teraz trzymamy. Jak będzie takie kliknięcie, to włączam od razu netcard. Klik, klik. Teraz, pyk. Teraz szybko wybieram pojazd. Jaki tam zrobiłem. Daję wstecz, wstecz, na interakcji wstecz. I idę całkiem na dół i tam będzie pisało opuść tryb reżyserski. I na tym stoję i czekam, jak mi kasa się pojawi po prawym górnym rogu, to wciskam. I będziemy stać na tym komunikacie. Kasa się pojawi. Cyk. Włączam. Teraz znajomy, co już czekał na innej sesji online, z
stał na moim niku. Najlepiej mieć tę samą ekipę i dołącz do mnie do gry. Jak nie masz opcji dołącz do gry, to daj wstecz i jeszcze raz wejdź na jego nick wstecz, jeszcze raz to się musi pojawić ten. Tak jak widzicie, pojazd stoi, oczyść sesję przez netcard, tam jest taka opcja i rób dawanie pojazdów. Elo!